Do zdarzenia doszło około godziny 10 na 114 km autostrady A4 w kierunku Legnicy. Jak ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, 37-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego, kierując pojazdem marki Ford, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu, ale także nie dostosował prędkości do panujących warunków drogowych, na skutek czego uderzył w tył naczepy pojazdu ciężarowego. Na miejscu dosyć szybko pojawili się strażacy z kilku jednostek. Osobowy Ford po wypadku był całkowicie zniszczony. Strażacy ewakuowali kierowcę przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Na szczęście nikt nie zginął. Kierujący autem osobowym odniósł niewielkie obrażenia, które zostały zabezpieczone tutaj przez zespół ratownictwa medycznego będący na miejscu. Z racji tego, że jest to styk dwóch powiatów, na miejsce przyjechały również zastępy z Środy Śląskiej, a także Ochotnicza Straż Pożarna z Budziszowa Wielkiego. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Autostrada A4 w czasie akcji służb była zamknięta w kierunku granicy.